Tym razem po raz drugi celem jest zwrócenie uwagi na opiekuna chorego, na te osoby, które zajmują się pacjentami chorymi i to chorymi bardzo często przebywającymi w domach przez 24 godziny na dobę, albo na przykład w hospicjach stacjonarnych. Ci opiekunowie niejednokrotnie nie są dostrzeżeni. Hasłem ubiegłorocznej, ale i tegorocznej kampanii są słowa: ważni, niewidzialni, zauważ, zrozum, wesprzyj. Nam, jako wolontariuszom hospicjum, chodzi o to też, żeby wskazać na osoby, które albo w domu zajmowały się, czy też może zajmują się nadal osobami chorymi, no i są rzeczywiście w tle. Ważny jest chory, no to jest zupełnie zrozumiałe, ta jego osoba jest pierwszoplanowa, natomiast opiekun niejednokrotnie jest wycofany, odsuwa się, a nawet prosi, żeby nie zwracać na niego uwagi, a niejednokrotnie jest już zmęczony i nie zwraca uwagi na to, że brakuje mu sił. Dlatego chcę powiedzieć, że tu wśród nas jest bardzo wielu takich opiekunów, którzy albo przez ileś tam dni czy miesięcy poświęcili swój czas, jakiś kawałek swojego życia na opiekowanie się swoimi bardzo bliskimi osobami, albo są też wśród nas wolontariusze, którzy cały czas w hospicjum prowadzą działalność na rzecz osób chorych, na rzecz osób umierających także, które potrzebują takiego wsparcia, zarówno medycznego, jak i wsparcia psychologicznego i duchowego.